Jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj będzie o prawie do odstąpienia i e-commerce. Prawo do odstąpienia to taki trochę wrzut na pupie, jeżeli chodzi o e-commerce. Dzisiejszy live nie będzie dla konsumentów, także konsumenci możecie od razu sobie wyjść, ponieważ dzisiejszy live będzie bardzo pro przedsiębiorca. Nie będę mówił w żadnym aspekcie o tym, jak być dobrym dla konsumenta. Będę mówił o tym, jak realizować prawo do odstąpienia tak, żeby przedsiębiorcy, jako przedsiębiorca wyjść na plus, tak żeby ten przedsiębiorca nie był stratny na koniec dnia ze wszystkim, co robi. Tak? To, co powiem, oczywiście znajdzie zastosowanie nie tylko do e-commerce, ale o tym zaraz. To może na start. Ja nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem w branży kreatywnej. Głównie zajmuję się branżą mody i branżą nowych technologii, czyli z e-commerce mam trochę do czynienia. Dzisiejszy live będzie na temat prawa do odstąpienia, czyli jak nie przegrać z konsumentem. Taki fajny podtytuł wymyśliłem. I to jest w sumie 20 live, 20 kawka z prawnikiem. Nasze 20 spotkanie, tak mi się wydaje. To chyba jakieś takie jubileuszowe. Także spoko, fajnie, że to się kręci. 20 live'ów, czyli to jest 20 tygodni, z czego były jakieś 2 czy 3 przerwy, czyli 2 czy 3 czwartki nie było live'a, czyli mamy prawie 23 tygodnie, czyli ile to jest w sumie? To jest 4 miesiące? Spoko. 4 miesiące, 5 miesięcy w sumie live'ów. Nie sądziłem, że to się aż tak uda. Ten live oczywiście dostępny jest również na YouTubie, znaczy będzie dostępny po tym, jak skończę go nagrywać, będzie dostępny na YouTubie i będzie dostępny również do odsłuchania w formie podcastu audio w tak zwanej twojej ulubionej aplikacji, czyli na przykład w Spotify, Podcast Addict i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli słuchasz mnie na YouTubie, to oczywiście daj mi łapkę w górę, jeżeli słuchasz mnie na podcaście, to będę mega wdzięczny, jak dasz mi jakiś komentarz, czy tam kilka gwiazdek, 4, 5, 10 gwiazdek w aplikacji, tak żebym się czuł ukontentowany. Dzięki. Jak masz do mnie jakieś pytania, chciałbyś, żebym coś nagrał, jakiś temat w kolejnym live'ie, w jakimś kolejnym live'ie, to oczywiście również zapraszam. Za tydzień święto chyba, natomiast za 2 tygodnie będę chciał opowiedzieć o chatbotach, o legalności chatbotów na Facebooku i w ogóle na stronach internetowych. Także to nie będą tylko takie chatboty dostępne w Messengerze, tylko ogólnie. Te takie pola czatu na stronie internetowej na przykład i tak dalej. Także tak to będzie wyglądało. To co? Dajcie mi tylko znać. A, no właśnie, dzisiejszy live jest na Instytucie Prawa Mody na fanpage'u i na fanpage'u moim oczywiście. O, właśnie, zapraszam was jeszcze do dodania się do grupy. Grupy Prawo, Moda, IT, Kreatywnie. Jest to grupa prowadzona przeze mnie, grupa nowa, mamy tam chyba około 300 osób aktualnie. No grupa jak grupa prawnika, tak? Ma na celu podnoszenie świadomości prawnej, jest to taka platforma wymiany poglądów prawno-biznesowych i tak dalej w branży kreatywnej ogólnie, tak? Jest tam już spora część osób, od informatyków, programistów, e-commerce'ów po prawników i tak dalej, i tak dalej. Także jest tych osób już tam trochę. Mam nadzieję, że wszystko ładnie działa teraz i myślę, że możemy zaczynać, żeby też tak nie przedłużać tymi częściami technicznymi. Tak więc, tak jak powiedziałem, dzisiejszy temat to jest temat dla e-commerce'ów, dla przedsiębiorców, dla osób sprzedających swoje produkty drogą elektroniczną albo na odległość, bo oczywiście prawo do odstąpienia ma zastosowanie wtedy, kiedy mówimy o sprzedaży na odległość, czyli nie w siedzibie przedsiębiorcy na przykład, no ale jednak skupię się na tym e-commerce, tak? Oczywiście blogerzy, influencerzy i tak dalej, sprzedający swoje produkty drogą elektroniczną oczywiście też znajdą tutaj coś dla siebie. Dzisiejszy temat prawo do odstąpienia, czyli jak nie przegrać z konsumentem. Trochę taki nieprawniczy tytuł, jeżeli chodzi o ten podtytuł, natomiast myślę, że jest bardzo zabawny i jakby nadaje sens temu, o czym chcę wam opowiadać dzisiaj. Tak więc prawo do odstąpienia to jest to coś, co jest uregulowane w ustawie o prawach konsumenta, natomiast no nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły
dosyć mocno. Są to artykuły 30+, jeżeli chodzi o prawa konsumenta, także ustawę o prawach konsumenta, także prawo do odstąpienia właśnie tam znajdziecie. Ogólnie to, co mogę wam powiedzieć, to odstąpienie właśnie mamy w sytuacji, kiedy konsument kupuje coś od nas przez internet, kiedy zamawia u nas jakąś usługę, na przykład przez platformę internetową, albo zamawia u nas usługę przez maila. Tak? Wtedy mamy zawarcie umowy na odległość, wtedy prawo do odstąpienia ma zastosowanie, czyli to 14-dniowe prawo do odstąpienia. Myślę, że już nie trzeba mówić, że to nie jest 21 i że to nie jest 10 dni, tylko to jest 14 dni ustawowe. Tak? To, że jakieś tam platformy ustalają sobie, że to jest 30-dniowe prawo do odstąpienia, ok, to jest ich tam prawo, natomiast ustawowe prawo to jest 14 dni. Teraz jak te platformy robią, że to jest te 30 dni, 30-dniowe prawo do zwrotu? Tak? One w sumie, te platformy, nie, to jest istotne, te platformy nie używają sformułowania prawo do odstąpienia 30-dniowe, tylko zwrot 30-dniowy. Tak? To jest tak, że te 14 dni to jest ustawowe, a kolejne 16 dni to jest prawo do zwrotu, które ustawi sam sobie przedsiębiorca. Tak? Czyli ten przedsiębiorca sam na własnych zasadach te 16-dniowe prawo do zwrotu, powyżej 14 dni, może sobie sam uregulować. Oczywiście nie może tego jakoś super uregulować z pokrzywdzeniem ogólnych takich praw konsumenta, tak? Natomiast może pewne warunki nadać temu prawu do zwrotu. To nie musi być tak, że to musi być w 100% realizowane tak, jak jest realizowane prawo do odstąpienia. Tak? To może być zwrot na kartę jakąś lojalnościową, na jakiejś formie bonu i tak dalej, i tak dalej. Tak? To nie musi być taki 100% zwrot. Oczywiście platformy typu, no nie wiem, Zalando i tak dalej, no one mają te prawo do zwrotu takie samo jak prawo do odstąpienia. Natomiast myślę, że warto wiedzieć, że tak to nie wygląda, a raczej tak to wygląda. Ogólnie prawo do odstąpienia, w ogóle odstąpienie, to jest coś takiego, że jeżeli my odstępujemy od umowy, to trzeba uznać tak, jakby ta umowa nigdy nie była zawarta. To nie jest tak, że teraz ta umowa jest zawarta, tylko ją wypowiedzieliśmy i ona się nawet zakończyła, czy coś takiego. Nie. To jest tak, jakby tej umowy nigdy nie było, więc my musimy zwrócić te pieniądze, my musimy zwrócić ten produkt jako konsument. Tak? Ty jako przedsiębiorca musisz ten produkt otrzymać. No i oczywiście ten konsument ma 14 dni na zwrot. Natomiast kim jest ten konsument? Bo ja tak mówię, ten konsument, konsument, konsument. Natomiast w praktyce konsument jest to osoba, która nie dokonuje zakupu bezpośrednio jakby na swoją działalność, tak? Czy to tam gospodarczą, czy zawodową. Natomiast on nie kupuje bezpośrednio na swoją działalność. Wygląda to tak w praktyce, że konsumentem będzie ta osoba, która po prostu bierze coś na fakturę. To jest, myślę, że najczęstsze porównanie i o tym już mówiłem, pamiętam, podczas kilku poprzednich live'ów, że właśnie konsument nie kupuje czegoś na fakturę. Tak? To przedsiębiorca kupuje na fakturę, wpisuje NIP i tak dalej, i tak dalej. To przedsiębiorca chce z tej fakturki sobie potem skorzystać, mieć jakiś zwrot i tak dalej. Widzę, że tutaj pojawiała się masa osób. Fajnie, super, że tutaj ze mną jesteście. Dawajcie łapki w górę i dajcie mi znać, że tutaj jesteście. Dajcie tutaj jakieś lajki. Ja tutaj widzicie, o, daję już tutaj takie lajki. Dajcie mi lajka, żebym wiedział, że jesteście i że żyjecie, że jesteście aktywni. Wiem, że jest wczesna pora i pewnie jeszcze śpicie, robicie, słuchacie to w łóżku, więc swoich zdjęć z łóżka mi nie musicie wysyłać. Natomiast dajcie znać, że tutaj jesteście ze mną. Wszyscy dajcie znać. Już teraz będę czekał. Okej, poszła łapka, dzięki. Dobra, to idziemy dalej. Kim jest ten konsument? Już wiemy, kim jest ten konsument. Wiemy, kim jest ten konsument. I teraz tak, pamiętajcie o tym, że postanowienia, które są w regulaminie sprzedaży produktu, czy tam usługi, czy czegokolwiek, co sprzedajecie w ramach e-commerce'u na przykład, powinno... Jeżeli będzie źle napisane, będzie źle opisane, będzie opisane niezgodnie z prawem, no to jest oczywiste, natomiast będzie niezrozumiale napisane, będzie jakoś dziwnie napisane i tak dalej, tak? Będzie koszmar w regulaminie, nie będzie to poukładane i tak dalej, to oczywiście to wszystko będzie interpretowane na korzyść konsumenta. Jest taka ogólnie wykładnia prokonsumencka aktualnie, jeżeli chodzi o
działalność przedsiębiorcy wobec konsumentów, także tak to będzie wyglądać. I również warto sobie o tym wspomnieć. Kolejna rzecz. Skoro mamy te 14-dniowe prawo do odstąpienia, to od kiedy ono przysługuje? Teraz ci, którzy słuchają na YouTubie i którzy słuchają aktualnego live'a, to oczywiście mogą sobie zrobić print screen. Natomiast dla tych, którzy słuchają podcastu, no to oczywiście tego print screena zrobić sobie nie mogą. Natomiast ja na slajdzie teraz pokazuję dokładne momenty, od kiedy należy liczyć te 14-dniowe prawo do odstąpienia. Ale spokojnie przeczytam, jak to wygląda. Tak? To będzie pierwszy moment, kiedy czytam prezentację. Okay. Te 14 dni liczymy od momentu, gdy świadczymy jakąś usługę i zawieramy umowę, to wtedy termin rusza w momencie rozpoczęcia tej umowy. Tak? Czyli świadczymy usługę, jest umowa i wtedy, kiedy jest wskazane w umowie, że ona startuje, to wtedy te 14-dniowe prawo ono nam leci. Zaraz o wyłączeniach będzie, tak? Natomiast tak to wygląda na czysto w praktyce, tak? Kolejna rzecz, gdy sprzedajemy pojedynczą rzecz, to termin rozpoczyna się w momencie jej wydania, czyli nie wydania kurierowi, tak? Tak jak to jeszcze x lat temu było gdzieś tam interpretowane. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, że tak interpretowane być nie może. Tylko w momencie, kiedy ta osoba otrzyma tą paczkę u siebie, tak? Czyli kiedy po prostu odbierze od kuriera tą paczkę. Wtedy liczymy te 14-dniowe prawo do odstąpienia. Jeżeli sprzedajemy w partiach, no to liczymy od ostatniej otrzymanej paczki, tak? Jeżeli to jest 5 paczek, no to od ostatniej paczki, od wydania ostatniej części danego towaru w partii i tak dalej. Natomiast jeżeli określamy wydawanie rzeczy w określonym okresie, w określonym czasie, w określonym jakby okresie czasu, to wtedy termin liczymy od wydania pierwszej rzeczy. Tak, tak to wygląda. Najczęściej przy e-commerce, który e-commerce pewnie, które mnie teraz słuchają, to będzie właśnie wykonanie usługi, czyli zawarcie umowy standardowe albo nawet przez Facebooka jakkolwiek, tak? Natomiast tutaj usługa, no to oczywiście w terminie, kiedy tą usługę gdzieś tam mamy wykonywać oraz oczywiście sprzedanie jednego konkretnego produktu, jednego konkretnej rzeczy, towaru, tak? To wtedy od wydania tego towaru liczymy te terminy. I tutaj nie ma jakichś szczególnych wyjątków, to po prostu należy stosować i tak to po prostu wygląda, tak? Co istotne, trzeba pamiętać o tym, i to wyłuszczam wam dosyć mocno na slajdzie. Wygląda to tak, że jeżeli my nie poinformujemy konsumenta o prawie do odstąpienia, tak, jeżeli nie poinformujemy go w ogóle o prawie do odstąpienia, w regulaminie, gdziekolwiek, jakkolwiek, to konsument ma 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. Tak, 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. No, jest to bardzo długi termin. Ale ważne, że jak go nie poinformujemy i powiedzmy po miesiącu to zrobimy, to po miesiącu liczymy te 14 dni, tak? To nie jest tak, że to już do końca będzie te 12 miesięcy. Jeżeli w pewnym momencie się ockniemy i poinformujemy tego konsumenta o tym prawie do odstąpienia, to wtedy te 12 miesięcy nie idzie dalej, tylko koniec, stop, liczymy 14-dniowe prawo do odstąpienia. I tak to wygląda. Kolejna rzecz istotna przy zwrocie rzeczy, to nie jest tak, że ten konsument i to kwestie tego wardrobingu tak zwanego i tak dalej, tak? Czyli kupowania ciuchów przez internet, noszenia go na jakąś jedną galę, wydarzenie, występ, imprezę, sesję zdjęciową, cokolwiek i potem zwrot takiej rzeczy. No tak to nie powinno wyglądać. Jeżeli przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że ta osoba zwraca czy odstępuje właśnie w taki sposób od korzystania z danego produktu, nazwijmy to w ten sposób, to oczywiście może ten przedsiębiorca żądać zwrotu pewnej kwoty, która pomniejsza wartość tej rzeczy, tak? No bo jeżeli ta rzecz będzie, nie wiem, podarta, brudna, jakkolwiek, cokolwiek będzie trzeba z nią zrobić, wyprać i tak dalej, no to oczywiście przedsiębiorca może żądać zwrotu tych pieniędzy wydanych na przykład pranie, tak?
Tutaj nie ma wtedy z tym jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o pod kątem prawnym oczywiście, no bo pod kątem marketingowym czy pod kątem tego, że konsument nie będzie chciał zwrócić tych pieniędzy, to oczywiście już jest inna rzecz, tak? Konsument, pamiętajmy, on ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, tak? Jeżeli on korzysta z niej w sposób wykraczający z takiego normalnego przetestowania produktu, tak? No bo żeby przetestować produkt, my musimy go na przykład wyjąć z opakowania. Musimy go podłączyć do prądu, tak? Musimy sprawdzić, czy wszystkie części się łączą, jeżeli to jest jakaś elektronika. Jeżeli to jest jakiś ciuch, ubranie, no to oczywiście musimy je ubrać. Musimy zobaczyć, jak w nim wyglądamy przed lustrem, tak? Ale to nie znaczy teraz, że nagle kupujemy buty i mamy w nich chodzić po dworze i testować nie wiem, było w błocie, czy w ogóle na asfalcie, jak w tych butach wyglądamy. Możemy sobie to sprawdzić równie dobrze w domu, na płaskim parkiecie i nie niszcząc podeszwy, tak? Szczególnie to akurat chodzi tutaj o podeszwy skórzane, gdzie od razu widać po takich labutenach czerwonych, że te buty były noszone na asfalcie, czy jakimś innym chodniku. Tak? Także wtedy można żądać właśnie zwrotu, jak powiem, naprawy, czy jakieś takie przywrócenia tych butów do stanu świetności. Tak? Także tak to wygląda. Czasami tutaj akurat przedsiębiorcy chcieliby żądać zwrotu 100% 100%, tak powiem, zapłaty. No oczywiście są takie możliwości, natomiast no tutaj już są kwestie dowodowe. No oczywiście trzeba byłoby udowodnić, że ta wartość tego przedmiotu no, gdzieś tam w 100% już się nie nadaje do dalszej odsprzedaży ten produkt na przykład, tak? Więc tutaj trzeba byłoby na to zwrócić odpowiednią uwagę i mieć to na względzie, żeby nie tych 100% jednak nie żądać od konsumenta, tylko jednak trochę mniej. Tak to przynajmniej w praktyce powinno wyglądać. Okej, to lecimy dalej. I teraz najistotniejsza rzecz. Dzisiaj ogólnie mówię tak wprowadzająco o tym prawie do odstąpienia. Jeżeli będziesz miał jakieś do mnie pytania, to oczywiście wal śmiało. No, dzisiaj mamy tego live'a, mamy tą kawkę z prawnikiem. Te live'y są oczywiście dla was, jak zawsze. Ja kawy dzisiaj nie mam, dzisiaj mam wodę. O, i może się jej napiję. Dzisiaj mam wodę, dlatego że jest mega gorąco. A kawy, jak jest ciepło, to nie pijemy, bo jest za ciepło. Ale dobra, wracając do tematu. Dzisiaj tak ogólnie opowiadam wam o tym prawie do odstąpienia. Jak będziecie mieli do mnie jakieś pytania teraz lub po, to dawajcie znać. Może zrobię drugą część. Tak samo na przykład opowiadałem w jakimś wcześniejszym live o umowach w prawie autorskim, a raczej o prawie autorskim w umowach. No i tyle pytań się posypało potem, że trzeba było po prostu zrobić kolejnego live'a, żeby odpowiedzieć na te pytania, tak? Więc tutaj też tak możemy zrobić i zawsze tak możemy robić podczas tych live'ów. W ogóle dajcie mi znać na wiadomościach prywatnych lub w komentarzach, co chcielibyście zmienić w tych live'ach. Może mam mówić mniej szczegółowo, bardziej szczegółowo, mniej wprowadzająco, bardziej wprowadzająco. Dajcie mi znać, jak chcecie, żeby te live'y wyglądały? W ogóle, czy forma tych live'ów Wam się podoba? Również dajcie mi znać. Już mam trochę informacji od Was, jak chcielibyście, żeby te live'y wyglądały. Także może w lipcu troszkę formułę zmienimy. Natomiast zobaczę jeszcze, potrzebuję od Was info. Pamiętajcie o tym, żeby mi dać to info. Okej. Kiedy wyłączyć to prawo? Kiedy wyłączyć to prawo do odstąpienia? Może nie kiedy, tylko jak wyłączyć to prawo do odstąpienia? W jaki sposób my w ogóle możemy wyłączyć to prawo do odstąpienia? No jest kilka takich opcji i o tym mówi nam ustawa o prawach konsumenta. To prawo do odstąpienia, ono nie obowiązuje zawsze. Tak, pamiętajcie, że mamy to 14 dni od pewnych momentów, na przykład momentu wydania rzeczy, tak? I to są takie ogólne reguły, czyli te tak zwane co do zasady. Tak? Co do zasady, prawo do odstąpienia ma zastosowanie, tak? Natomiast są pewnego rodzaju wyjątki od tej zasady. I kilka tych wyjątków właśnie będę chciał tak pokrótce omówić z wami. Te wyjątki będą miały zastosowanie bardziej do świadczenia usług drogą elektroniczną na odległość, tak? No drogą elektroniczną, więc na odległość, więc to jest akurat zrozumiałe. Natomiast również będzie to miało zastosowanie do na przykład produktów elektronicznych,
tak? Nie tylko do usług, do jakichś treści cyfrowych, do produktów tworzonych na indywidualne zamówienie. No tutaj akurat chodzi o produkty fizyczne najczęściej, jeżeli nie w ogóle. Więc tak, pierwsza rzecz to świadczenie usług. Jeżeli świadczysz jakąś usługę za pośrednictwem internetu i nie chcesz, żeby to prawo do odstąpienia było, to oczywiście, czy to prawo do odstąpienia obowiązywało, to oczywiście możesz to prawo do odstąpienia wyłączyć poprzez uzyskanie takiej zgody konsumenta na to, że on chce, żebyś natychmiast wykonał tą usługę w pełni, tak? Czyli jeżeli na przykład chcesz, nie wiem, świadczysz jakieś usługi coachingowe czy cokolwiek, no to jeżeli masz wykonać tą usługę od razu, no to takie prawo do odstąpienia warto zastosować. Pamiętajmy, że to prawo do odstąpienia jest w stosunku do konsumentów i ono nie obowiązuje w stosunku do przedsiębiorców. Także jeżeli przedsiębiorca chce od ciebie wykonanie tej usługi, to prawo do odstąpienia nie ma zastosowania i w ogóle nie potrzebujesz uzyskiwać takiej zgody, tak? Także tutaj w ogóle nie ma z tym najmniejszego problemu. Kolejna rzecz to właśnie ta rzecz nieprefabrykowana, ładnie mówiąc, jeżeli chodzi o przepisy i takie słówka bardzo prawnicze. Także tak to wygląda, nieprefabrykowana. Natomiast chodzi tutaj o takie wyłączenie w stosunku do produktów, które są tworzone na indywidualne zamówienie. Produkty tworzone na indywidualne zamówienie, no z racji tego, że są tworzone na indywidualne zamówienie, to one są w jakiś sposób dostosowywane. Jest jakiś napis na produkcie, na koszuli, insygnia śmierci są na koszuli wydrukowane, albo no nie wiem, odszywany jest produkt, dostosowywany jest produkt do konsumenta. Oczywiście na jego zamówienie, tak, według jego jakiejś tam specyfikacji i tak dalej, to wtedy prawo do odstąpienia nie obowiązuje. My nie musimy powiadamiać o tym w formie jakiegoś checkboxu. Wpiszmy po prostu w regulamin, że to prawo do odstąpienia nie będzie obowiązywało do takiego właśnie produktu, a w samym opisie produktu, czy w samym gdzieś tam tytule produktu, czy jakkolwiek po prostu dajmy znać, że to jest produkt tworzony na indywidualne zamówienie konsumenta, tak? No pewnie gdzieś tam z formularza zamówienia będzie to wynikało, tak? Bo będzie trzeba podać rozmiary czy coś. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby nie pozostawiać tego konsumenta jednak takiej niewiedzy, bo pamiętajmy, że jest ta wykładnia prokonsumencka. Kolejna rzecz to produkty, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, ale to nie może być tak, że teraz każde ubranie i każdy produkt elektroniczny będziemy pieczętować, tak? Będzie jakaś taka czerwona pieczęć Lannisterów z Gry o Tron, tak? To tak to nie może wyglądać. Tu chodzi o takie produkty, artykuły jakieś higieniczne, dotyczące ochrony zdrowia, produkty i tego typu rzeczy, tak? To jeżeli to opakowanie zostało otwarte, no to oczywiście wtedy prawa do odstąpienia nie możemy zastosować. Kolejna rzecz, też ciekawa, to są treści cyfrowe. Treści cyfrowe, no. Ciężko powiedzieć, co to są treści cyfrowe. No, na pewno są to e-booki, są to różnego rodzaju jakieś MP3, audio i tego typu rzeczy, tak? To wtedy, jeżeli konsument wyrazi nam taką zgodę, żeby tą MP3 nam od razu przesłać, czy dostarczyć nam tą treść cyfrową, dostarczyć nam tego e-booka, jeżeli on wyrazi na to zgodę, czyli kliknie taki checkbox wyrażający zgodę, odpowiedni, jakby mając odpowiednią formułę, to w takim wypadku to prawo do odstąpienia w stosunku do treści cyfrowych nie będzie miało zastosowania. Jest to bardzo fajna rzecz dla e-commerce'ów, jest to bardzo fajna rzecz dla blogerów, influencerów, jest to bardzo fajna rzecz dla wszelkiego rodzaju osób, które sprzedają, no nie wiem, audiobooki, sprzedają jakieś produkty elektroniczne, tak zwane, tak, w takim potocznym języku, produkty elektroniczne, no to właśnie takie wyłączenie na treści cyfrowe będzie miało zastosowanie, tak? I wtedy tego prawa do odstąpienia nie będziemy stosować. No jest to dosyć logiczne, patrząc sobie szczerze, ponieważ jeżeli ktoś kupi e-booka,
no to oczywiście może go potem sobie zwrócić, tak, w ciągu 14 dni. Mógłby go sobie zwrócić w ciągu 14 dni, a tak naprawdę mieć dalej tego e-booka i z niego korzystać. Więc no, byłoby to jednak takie dosyć mocne, mocno niewygodne dla samych przedsiębiorców, tak? Więc w stosunku do konsumentów takie wyłączenie należy zastosować. I tu nie jest tak, jak było przy produktach, na przykład tych dotyczących zapieczętowanych opakowań, czy produktów dotyczących tych prefabrykowanych na indywidualne zamówienie. Tutaj istotny jest checkbox dotyczący właśnie przesłania tego e-booka, tak? Wyrażenia zgody na od razu dostarczenie tego e-booka. Taka sama sytuacja była właśnie przy tych usługach świadczonych drogą elektroniczną. I teraz tak, to już jest koniec. Więcej nic już nie mam dla Was, przynajmniej na ten moment. Jeżeli teraz dołączasz, bo widzę, że cały czas dołączają jacyś ludzie, także zapraszam Was do przewinięcia sobie do samego początku. Możecie to zrobić aktualnie, nie musicie czekać do samego końca na tego, aż ja skończę ten live, tak? Możecie sobie przewinąć spokojnie. Ja chwilę jeszcze poczekam na Wasze pytania. Część pytań oczywiście standardowo dostałem już wcześniej na Messengerze, ponieważ no, w sumie na wielu grupach ogłosiłem, że będę tego e-commerce'a pisał, będę tego e-commerce'a dzisiaj udostępniał, ten live będę dzisiaj robił dla e-commerce'ów. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania. Tam było właśnie pytanie dotyczące terminów, jak to liczyć. No właśnie tak to liczyć, tak? Liczymy te terminy 14-dniowe od momentu wydania tej rzeczy i to wydanie to nie jest wydanie kurierowi, tylko to jest wydanie konsumentowi, czyli wtedy, kiedy kurier po prostu już ten produkt, czyli kiedy ten konsument ten produkt odbierze, to wtedy liczymy te terminy. Jeżeli mamy usługę, no to oczywiście od momentu, kiedy tą usługę, kiedy ustaliliśmy to w umowie, tak, że ta usługa ma gdzieś tam być wykonywana, to też te 14 dni gdzieś tam liczymy, tak? Jeżeli jest to usługa świadczona drogą elektroniczną, no to gdzieś tam od momentu zamówienia tej usługi możemy to liczyć. To wszystko niestety jest takie dosyć płynne i trzeba gdzieś tam brać, chociaż w minimalnym stopniu indywidualnie, tak? Jeżeli świadczymy jakieś usługi dziwne, jeżeli świadczymy jakieś usługi, które nie są takimi usługami standardowymi, tak? Natomiast jeżeli jest to zwykły produkt, no to oczywiście od momentu wydania tego produktu liczymy te 14 dni, tak? Potem jest, konsument ma oczywiście czas na odpowiedni czas na przesłanie tego. Potem oczywiście przedsiębiorca ma też czas odpowiedni na dosłanie pieniędzy. Tak, przedsiębiorca co istotne może też się wstrzymać, tam zależy co będzie szybciej z zapłatą, żeby z oddaniem tego wynagrodzenia, czy z oddaniem tej kwoty sprzedaży do czasu otrzymania tego produktu u siebie albo do czasu jakby otrzymania tego, że ten produkt został wysłany, tak? Zależy, co tam będzie szybciej i tak dalej. Także tutaj też jest dosyć pole do dyskusji, jeżeli chodzi o konsumentów. Natomiast było też takie pytanie dotyczące produktów elektronicznych akurat. Czy muszę zwracać w pudełku? No powiem wam, że nie trzeba gdzieś tam zwracać. Może nie, to nie było pytanie, czy zwracać w pudełko. No, było pytanie właśnie, czy można otworzyć to pudełko i, że tak powiem, je tam trochę nadszarpnąć i tak dalej. Że nas trochę nadszarpnął to pudełko i tego typu rzeczy. No to oczywiście to pudełko może być gdzieś tam trochę podniszczone, ponieważ ten konsument musi je otworzyć. Tutaj widzę pytanie. Cześć Sara. Ok, jak liczymy termin zwrotu od klienta? Zakładając, że nie poinformował nas o chęci dokonania zwrotu, a wysłał paczkę, która dostarczona była do przedsiębiorcy po 14 dniach. No tak, ta paczka powinna, nie poinformował, ta paczka powinna być dostarczona do nas w ciągu 14 dni, natomiast powiem szczerze, ja tutaj bym się jakoś nie kłócił szczególnie z tym konsumentem. Oczywiście, jeżeli ta paczka do nas doszła po 14, po na przykład, nie wiem, 20 dniach, 25, 30 dniach, to okej, ta paczka była wysłana najpewniej po 14 dniach, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze,
Poczta Polska nie działa aż tak źle, żeby te paczki szły 2 tygodnie. Oczywiście gdzieś tam są takie sytuacje, natomiast ja tutaj na Twoim miejscu bym jednak respektował to prawo do odstąpienia, tak? Też taki ciekawy case, o, teraz mi się przypomniał, też taki ciekawy case, że jak traktować sprawę, gdy konsument nie przyjmie w ogóle paczki, tak? Czyli nie dojdzie do tego wydania konsumentowi. Czy mamy prawo do odstąpienia, czy może trzeba ponawiać tą wysyłkę, tak? Na koszt konsumenta. Tutaj też nie ma jakiejś takiej super jednoznacznej odpowiedzi, tak? Też trzeba byłoby zobaczyć, jak to po prostu wygląda w praktyce i co jest łatwiej zrobić. Ja bym tutaj liczył, że to jest jednak prawo do odstąpienia i że ono w ten sposób jest realizowane przez konsumenta. Oczywiście warto z tym konsumentem się skontaktować i zapytać się, co on chce, tak? Czy on składa reklamację na produkt? No akurat tutaj w przypadku Sary to może być reklamacja, tak? To nie musi być odstąpienie, tak? To wszystko zależy, co w tej paczce jest. Jeżeli on po prostu odsyła paczkę, to my w sumie nie wiemy, czy to jest odstąpienie, czy to nie jest odstąpienie. Więc po stronie przedsiębiorcy byłoby jednak dowiedzenie się, o co temu konsumentowi chodzi, tak? Zanim podejmie jakieś kroki. Oczywiście, jeżeli tych kroków nie będzie mógł podjąć, no bo nie wiem, na przykład będzie utrudniony kontakt, nie będzie na maile odpisywał telefonicznie i tak dalej, to zrealizujmy dla świętego spokoju to prawo do odstąpienia. Lepiej to zrobić, niż tego nie zrobić. I tak to po prostu wygląda niestety w praktyce. Prawo prawem, natomiast konsumenci konsumentami. Tak to niestety wygląda. Mam nadzieję, Sara, że trochę odpowiedziałem na Twoje pytanie. Daj mi znać. Jak będziesz miała jeszcze do mnie pytania, to oczywiście spokojnie możesz je zadać tutaj w komentarzu. Jak je zobaczę, to oczywiście udzielę Ci odpowiedzi. Natomiast jak go nie zobaczę, no to oczywiście możesz. Mogę te pytanie ewentualnie gdzieś tam odpowiedzieć na nie później. Skoro na ten moment nie ma więcej pytań, to myślę, że możemy sobie kończyć, możemy się pożegnać. Jest 9:34. Patrzcie, pierwszy raz się wyrobiłem w pół godziny, tak jak chciałem. Okej, ja się cieszę mega z tego powodu. To tak na zakończenie. Pamiętajcie o tym, żeby dodać się do grupy Prawo and ten znaczek taki moda IT kreatywnie. Prawo moda IT kreatywnie. Myślę, że spokojnie znajdziecie tą grupę na wyszukiwarce na Facebooku. Dodajcie się tam, bądźcie aktywni, pomagajcie też innym, sami zadawajcie pytania, jak macie jakieś problemy prawno-biznesowo, e-commerce'owe i jakieś inne. Jest tam masa osób. No, dzięki Sara też spoko, dzięki za uczestnictwo w ogóle w live i za zadawanie pytań. Natomiast dzięki wszystkim za oglądanie i co? Dajcie łapki w górę, obserwujcie, oceniajcie, oceńcie mnie na podcaście, w iTunesie czy gdziekolwiek chcecie. Zasugerujcie mi jakieś kolejne live'y. Tak, na dzień dzisiejszy wiem, że będzie, za 2 tygodnie spotkamy się, żebym opowiadał Wam o własnym chatbocie i legalności takiego chatbotu, żeby on był w pełni zgodny z prawem na Waszej stronie internetowej czy w Messengerze na Facebooku. Napisałem o tym artykuł, natomiast myślę, że pewne rzeczy trzeba rozwinąć. Ten artykuł powstał już jakiś czas temu i był odnośnie chatbotów i RODO. Także on jest dostępny na futuretech.legal dla tych, którzy gdzieś tam nie wiedzą, że taki blog istnieje. Oczywiście zapraszam również na bloga prawowmodzie.pl. Tam macie też artykuł o prawie do odstąpienia. Czyli to wszystko, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, również tam możecie znaleźć. Ja Wam zaraz skopiuję jeszcze do komentarzy w live ten artykuł, a w opisie do podcastu i w opisie do nagrania na YouTube oczywiście też ten artykuł będzie linkowany. Zapraszam Was również do słuchania innych moich live'ów. Tak, wcześniej opowiadałem o RODO, o kwestiach własności intelektualnej, opowiadałem o kwestii związanej z umowami w prawie autorskim, o blockchainie, o nowych technologiach, umowach agile'owych i waterfallowych, jeżeli wiesz, co to znaczy. O właśnie, teraz mi się przypomniało. Za tydzień zapraszam. Prawdopodobnie będziemy kręcić we wtorek o 19:00 za tydzień live'a dla Instytutu Prawa Mody. Będę przepytywał adwokat Magdalenę Korol, naszego prezesa naszej fundacji Instytutu Prawa Mody, będę przepytywał na temat roszczeń związanych z prawem autorskim, związanych z wyzwaniami do zapłaty i jak to wszystko powinno hulać, jeżeli
klient nam nie płaci albo ktoś naruszył nasze prawa autorskie, czyli o takiej drodze przedsądowej, lekkosądowej. I to właśnie wypytam Magdę w tym temacie. A co? Ci, którzy teraz przychodzą, to ja zapraszam Was do przewinięcia sobie i odsłuchania i żegnam Was bardzo. Do zobaczenia za tydzień albo za 2 tygodnie, jeżeli za tydzień jest jakieś święto. Narka, cześć!